29 przekaz Boga Ojca Stwórcy Wszechrzeczy, 22 stycznia 2022 rok, 7 rano, Warszawa. Moje Boże dzieci, wasza wiara to drugi filar budujący pełną ufność Świętego Królestwa Bożego na waszej ziemi, do najwyższych władz państwowych i duchownych Polski, prymasa, prezydenta, premiera, do całego wybranego narodu polskiego oraz wszystkich mniejszych narodowości zamieszkujących terytorium Polski. Umiłowane moje dziadki, umiłowani i najdrożsi memu sercu, bądźcie czujni i ufni Trójcy Świętej, miłujcie się wzajemnie, jak ja was miłuję. Moje Boże dzieci, to święta wiara jest drugim filarem Świętego Bożego Królestwa budowanego przez was na ziemi. A święta wiara daje wam pełną, świetną ufność we mnie, waszego Boga Ojca, Stwórcy Wszechrzeczy. Ja, wasz Bóg Ojciec, Stwórca Wszechrzeczy, mówię wam, jestem, który jestem, jestem nieskończoną miłością, jestem nieprzebranym miłosierdziem, jestem waszą ojcowską ochroną przez waszą świętą ufność, płynącej z waszej świętej wiary. Moje Boże dzieci, w tym czasie waszych czas prób, chaosu i zamętu, wylewa na was mój święty Duch Boży, świętą wiarę, która stanowi drugi filar świętego Bożego Królestwa na ziemi. Ja, wasz Bóg Ojciec, Stwórca Wszechrzeczy, powiadam wam, po pierwsze, moje Boże dzieci światłości, otwórzcie wasze serca, umysły i dusze na świętą wiarę, gdyż nadchodzą i dla was trudne chwile, chwile próby waszej wiary i pełnej świętej ufności we mnie. Po drugie, moje Boże dzieci światłości, tylko wasze myślenie, czyny płynące z przyjętej do waszych serc, umysłów i dusz świętej wiary zachowają was spokój i ufność, właściwe rozeznanie zdarzeń w tym, jak i w przyszłym czasie. Po trzecie, moje Boże dzieci światłości, jesteście w czasie wielkiego osamotnienia i chaosu informacyjnego. Demony i siły ciemności cały czas działają, wymyślają różne sposoby, byście utraciły świętą wiarę i ufność, by wprowadzić podział, niezgodę, a przede wszystkim wojnę i śmierć przez zabijanie między wasze rodziny, przyjaciół, znajomych, wszelkie ziemskie społeczności, narody, a najbardziej w mój święty Boży Kościół, ustanowiony przez mojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, wam posłanego na Króla Nieba, Polski i Świata. Nie wszystko, co wydaje się wam dobrem, jest dla was dobre i nie wszystko, co wydaje się złe, jest złem. Czerpcie z mojej świętej, niekończącej się mądrości w miłosierdziu i w każdej sytuacji proście przez mojego Ducha Świętego o święte rozeznanie, a ja w moim świętym miłosierdziu wam go udzielę i wskażę drogę. Czwarte, moje Boże dzieci światłości, budujcie całe wasze życie na mojej świętej Bożej miłości, a zło was nie dosięgnie. Moja święta Boża miłość jest waszą tarczą ochronną i pierwszym filarem świętego Bożego Królestwa na waszej ziemi. Utrzymujcie świętą wiarę i ufność w całą Trójcę Świętą, drugi filar przez modlitwę. A ten, kto może przez łączność pełną z moim umiłowanym Synem, Jezusem Chrystusem, waszym Królem, w Komunii Świętej. Piąte, moje Boże dzieci światłości, budujcie i odnówcie wszystkie swoje ziemskie prawa na mojej świętej Bożej miłości. Miejcie świętą wiarę i ufność, a powróci na ziemię spokój i harmonia, pokonując nienawiść i wojnę.
Ja, wasz Bóg, Ojciec, Stwórca Wszechrzeczy, wzywam was nieustannie. Po pierwsze, wzywam was, moje Boże dzieci światłości, do duchowej walki i odnowienia mojego Kościoła Świętego na waszej ziemi, Świętego Bożego Królestwa na waszej ziemi, tylko przez moją świętą Bożą miłość i moje święte Boże prawa z niej płynące. Działając tylko w ten sposób, odzyskacie pełną wolność dzieci Bożych i powrócicie już na ziemi do mnie, w świętym Królestwie Bożym, aby o właściwym czasie, wybranym przeze mnie, ujrzeć zbawienie mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Drugie, wzywam was, moje Boże dzieci światłości, do łączności ze mną przez nieustanną modlitwę, różaniec, post, mszę świętą dla ochrony was samych, waszych rodzin, przyjaciół, znajomych, bliźnich, narodów, mojego Bożego Kościoła Świętego, mojego Świętego Bożego Królestwa na ziemi, z Jezusem Chrystusem, Królem Nieba, Polski i Świata, oraz Najświętszą Marią Panną Dziewicą, Królową Nieba, Polski i Świata. Po trzecie, wzywam was, moje Boże dzieci światłości, do zażegnania każdej wojny i waśni międzynarodowej przez nieustanną modlitwę, mszę świętą o pokój, szczególnie w Europie i na Bliskim Wschodzie. Moje Boże dzieci, waszym zadaniem jest przygotowanie się do ostatecznej walki z siłami ciemności o wasze i bliźnich dusze, a nie do wojen bratobójczych, w czasie których wytracacie siły duchowe i świętą wiarę. Podejmując walki bratobójcze, tracicie możliwość obrony waszych dusz przed siłami ciemności i nie możecie stać w świętej jedności ze mną, waszym Bogiem Ojcem, Stwórcą Wszechrzeczy. Módlcie się wiele, proście mnie o pomoc, a ja w swoim świętym miłosierdziu ją wyleję na was w sposób dla was nieprzewidywalny. Miejcie świętą ufność w moc mojego świętego działania i istnienia. Ja, wasz Bóg, Ojciec, Stwórca Wszechrzeczy, mówię wam, moje wybrane, święte, umiłowane Boże dzieci. Ja, wasz Bóg, Ojciec, Stwórca Wszechrzeczy, jestem obfitością miłosierdzia z miłości. A ten, kto ma świętą wiarę i ufność we mnie i tylko z mojej świętej Bożej miłości działa we wszystkich powierzonych mu zadaniach, a w szczególności odbudowuje moje święte królestwo na ziemi. Ten już za życia otrzymuje zdroje moich świętych Bożych łask, a o co by nie prosił dla siebie lub bliźnich, szczególnie w tym czasie wzmożonych prób i chaosu, a będzie dobre w moich świętych oczach, otrzyma spełnienie tychże próśb i będzie żyć z mojej świętej Bożej woli w dostatku, pokoju serca i duszy. A ten, kto w jakikolwiek sposób odbiera lub ogranicza moim świętym Bożym dzieciom możliwość okazywania mi ufności, działania ze świętej wiary we mnie, w zadaniach przeze mnie powierzonych, ten już za swojego życia skazuje się na wielkie cierpienie i jeszcze większe cierpienie dla swojej duszy. Jeszcze możecie wiele zmienić, jeszcze możecie żyć w świętym pokoju, przepełnionym radością, choć wielkiego ucisku Antychrysta nie unikniecie, gdyż wielu z was ma on służyć do wzrostu duchowego
a moim świętym Bożym dzieciom do wielkiej próby duchowej. Jednak z powodu waszej świętej wiary i ufności we mnie mogą ten wielki ucisk zmniejszyć, a wszelkie problemy będą rozwiązywać w sposób dla was niepojęty. To od was, moje święte dzieci Boże, zależy, jak ciężko przejdziecie wielki ucisk. To od was, moje święte Boże dzieci, zależy, jak blisko mnie jesteście. Czy stale jesteście pod moją ojcowską opieką, w tym i w przyszłym czasie. Ja, wasz Bóg Ojciec, Stwórca Wszechrzeczy, mówię wam, moje wybrane Boże dzieci, bądźcie w pełni ufne całej Trójcy Świętej. Jeśli jest to tylko możliwe, wprowadzajcie mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, na Króla Nieba, Polski i Świata, dla wszystkich narodów, te kraje, które przyjmą mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, na Króla Nieba, Polski i Świata, i przyjmą moje święte prawa, zostaną pod moją ojcowską świętą opieką ocalone od wszelkiego zła i przetrwają wszystkie zdarzenia, które nadchodzą, a które muszą nadejść i zaistnieć z mojej świętej woli. To, ilu z was przetrwa i ile narodów pozostanie, zależy od was, od całkowitego oddania się w pełnej ufności mojej świętej woli, świętej woli Trójcy, z własnej, wolnej woli. Ja, wasz Bóg Ojciec, Twórca Wszechrzeczy, mówię wam, moje umiłowane Boże dzieci, każdy, kto z was mi ufa i do mnie się ucieka, jest chroniony, odczuwa pokój i dostatek, mimo zewnętrznego chaosu, otrzymuje wiele świętych łask i darów ode mnie, gdyż Jego miłuję świętą miłością, pragnąc Jego szczęścia i radości ze świętej jedności ze mną. Ufajcie Trójcy Świętej, módlcie się, łączcie się ze mną jak najczęściej przez mojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej i bądźcie czujni. Czekam na każdego z was. Miłuję całym sercem każdego z was. Błogosławię was w imię Trójcy Świętej, święte imię moje, Boga Ojca, Stwórcy Wszechrzeczy i Syna mojego Jezusa Chrystusa i mojego Ducha Świętego. Niech Boża Matka, niebieska nasza Matka, Najświętsza Maria Panna Dziewica, Matka Kościoła, was otacza opieką i was wspiera. Jezus Chrystus, Król Polski, Król Nieba, Polski i Świata, Posłaniec Światłości, Małgorzata Dygas, Konopacka.